Koszykówka jest takim przewrotnym sportem, że i 25, i 30 punktów nie oznacza to, że się wygra mecz. Tym bardziej, że jeszcze taki dosyć długi dystans został do zakończenia meczu. No. No cóż, krótka, męska, mimo że to młodzi ludzie, rozmowa w szatni, myślę, że troszkę poskutkowała. Chłopcy wyszli tak na boisko w drugiej połowie zmotywowani, jak powinni być od pierwszej minuty. No i naprawdę powiem szczerze, że nie mam co im gratulować, bo przegraliśmy tam kolejne spotkanie naszymi błędami tak naprawdę, bo mówię, drużyna Siarki mimo wszystko no, ma kilku doświadczonych zawodników, którzy tutaj, prawda, pokazali, że potrafią wykorzystać każdy nadarzający się błąd w naszej obronie. No i wykorzystali to z zimną krwią i wygrali, prawda. No mówię, nasza słaba postawa, szczególnie w pierwszej połowie, no, spowodowała to, że mieliśmy ten taki duży dystans, chociaż w końcówce już tam było, nie pamiętam, 6 czy 8 chyba punktów, tak. No, no niestety, 2-3 głupie błędy i znów się w wyniku stabilizował i no cóż, no, chłopcy walczyli. No. Jesteśmy młodą drużyną, mamy jednego tutaj tak naprawdę seniora, Michała Gałana, a pozostali chłopcy to są w zasadzie 2000 i 2001. Także mówię, dla nich czas pracuje, będą się ogrywać, myślę, nabierać doświadczenia. Też mamy jakieś tam pomysły na to, żeby ten zespół nasz w niektórych meczach spróbować wzmocnić z graczami z ekstraklasy. Także u nas tak nie będzie na pewno lekko. No. Trenerze, no, można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty, wydawało się, że wygramy pewnie, a tu znów przyszła ta trzecia, kwarta, wszystko. To samo powiedziałem w szatni, co właśnie pani powiedziała. To jest młody zespół, on walczy przez 40 minut, co pokazał w pierwszym meczu ze Stalową Wolą. No i tak troszeczkę rozkojarzyliśmy się w tej trzeciej kwarcie, w drugiej połowie. No ale na szczęście udało nam się wrócić do gry i cieszę się z pierwszego zwycięstwa. Chwała chłopakom. Ale generalnie widać, że gra opiera się na tych starszych zawodnikach. No tak, no jeszcze tak nie tyle starszych, młodszych. No, mamy tak naprawdę trzech młodszych zawodników, takim ja bym nazwał ogranych mnie. Ja, bo wiekowo to może nie wygląda źle, tylko kwestia ogrania, co było widać na boisku. No ale chyba z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Właśnie jest szansa, że ci młodzi więcej będą grać. Tak, ja mam taką nadzieję i ja do tego cały czas dążymy na treningach, żeby wszyscy pograli i żeby dali odpocząć tym starszym, bo sezon jest długi.